Mosina, miejscowość, w której wróbelki i gołębie już dawno odeszły do lamusa. Tutaj rządzi ptak z innego świata. Charakterystyczna ara jest aranżerem miejskiego krajobrazu. Zadomowiła się w podpoznańskiej gminie już około 5 lat temu i zyskała przydomek Mosiniara. Barwny i grzeczny jest to mieszkanie z Mosiny. Oceniają strażnicy miejscy i ostrzegają. Będzie zbrodnia, będzie kara, a ara lubi rozrabiać. Tutaj widzimy, jak próbowała przejechać się na gapę. Jeśli ktoś z kierowców zirytuje się dodatkowym pasażerem lub komuś zrobi krzywdę, to można to zgłosić do strażników miejskich. Oni wówczas rozpoczną poszukiwania ary za dymiary. Do straży nie trafiły takie zgłoszenia, ale jeżeli trafią, no będziemy się przypatrywać każdemu tutaj zgłoszeniu oddzielnie i będziemy weryfikować. Choć żaden z pytanych przez nas mieszkańców Mosiny nie narzeka na kukusia, bo tak naprawdę nazywa się Mosiniara. Lubię sobie, jak sobie powtarza, jak coś się do niej mówi. Fajna, naprawdę fajna. A niebieska papuga? Tak. Widziałam, piękna. Nie atakowała mnie, więc na razie nie boję się, ale zobaczymy, co dalej. A jaki ma pani stosunek do niej? Bardzo pozytywny, bardzo mi się podoba. Rozmawialiśmy dzisiaj z właścicielem papugi. Nie chciał występować przed kamerą, ale przekazał, że jak komuś kukuś się naprzykrzy, to prosi o kontakt. W herbie Mosiny zobaczymy orła, chociaż wszyscy mieszkańcy wiedzą, że to inny ptak jest wizytówką tego miasta. Co jeżeli współczesny herb Mosiny wyglądałby tak, z arą w centralnym punkcie? A uważa pani, że powinna być wizytówce Mosiny? Myślę, że tak. A uważa pani, że Mosiniara powinna być wizytówką Mosiny? Znaczy mnie, ona nie przeszkadza, nikomu krzywdy nie robi. Tak, podoba mi się, mogłaby być. Nie miałabym nic przeciwko temu. Informacji o takich ptakach jak ara najlepiej szukać w książkach, bowiem te zwierzęta nie występują w naszej części świata. Nam jednak udało się spotkać Marcela. Marcel również ma parcie na szkło. Mieszka w Rogalinku, około 3 km od kukusia. Właściciele nie dają mu takich wolnych skrzydeł na samotne podróże po okolicy. To tak jak człowiek. Ma swój dzień, kiedy jest kapryśny, a są dni, kiedy rzeczywiście jest taki przytulaśny. Nawet nie chce za bardzo latać, tylko siedzi na rękach, każe się drapać, postawia swoje plecki. Ary są też bardzo ciekawskie, ale jednocześnie nieufne. Tutaj Marcelek postanowił wejść na ramię obcej osoby, tylko żeby zobaczyć, czy ta ma coś do jedzenia. A nie mam orzeszka? Jeszcze nie ma. Zaraz będzie. Ary dzięki swojemu kolorowemu upierzeniu rzucają się w oczy i wzbudzają zainteresowanie przechodniów. Te same cechy odstraszają potencjalnych agresorów. Wszyscy w obawie o zdrowie kukusia mogą być spokojni. Ptaki w Polsce nie atakują. Boją się, ponieważ ary są duże i kolorowe i drapieżniki, które nawet koło domu występują, nie podchodzą do ar. Naturalnym środowiskiem tych papug jest Ameryka Południowa i Centralna, dlatego w małej wielkopolskiej Mosinie kukuś wzbudza takie poruszenie. Błażej Filipiak, Puls Dnia.